podchodzimy do grupy toruńskiej. Co się dzieje? Numer 171. Rysiu, Rysiu, widzę. Ty nie mnie tu, bo tu ekipa toruńska. Tam parkujemy, dobrze? Tam parkujemy. A jest miejsce, tak? Jest na pewno, a jak wie, to tam dalej. Rysiu, biegniemy dzisiaj? Idziemy na pałę. Na jesteś całość. Przygotowany? Ja, idziesz na całość? 3:30 na minutę za to. Fajnie, fajnie. Uważajcie. Miruś, powiedz, jak dzisiaj będzie? Ostro będzie. Będzie ostro. Nie, tak. Czyli przyjechałeś po co? Po zwycięstwo. No, przynajmniej dla siebie. Na pudło, co najmniej. Na pudło. Sprawiać. Trzymajcie się, powodzenia. Widzę, że już medal masz. Powiedz, jak masz na imię? Weronika. Biegłaś dzisiaj, Weronika? Biegłam. Na ile, na jaki dystans to był? 800 metrów. I powiedz, jak tam ci poszło? No, trzecie miejsce. Jesteś zadowolony? Trzecie miejsce, czyli pudło, co? Pokaż medal twój. Cieszysz się? Który raz jesteś na biegu? Pierwszy. Pierwszy raz? To co, za rok będziesz, nie? No, ja myślę, jak masz na imię? I powiedz, jak tam ci dziś poszło? Drugie miejsce. Drugie miejsce? W swojej kategorii, tak? Pokaż twój medal. I na ile biegłaś, powiedz? Powodzenia. Za rok będziesz, co? Trzymajcie się. Widzę, że już po biegu jesteś, tak? Już medal na szyi wisi. Jak masz na imię? Gałuszewska Kinga. Kinga? Które miałaś miejsce, powiedz? Pierwsze miejsce miałaś? Na ile metrów? Na 1200. To co, za rok się spotykamy, Kinga? Trzymaj się, powodzenia. Numer 59, tak patrzę się, rozglądasz. Powiedz, za czym się rozglądasz? Za rodzinką. Za rodzinką. Skąd jesteś? Z Włocławka. Zosławka, czyli tutejszy. Tak, jestem tutejszy. Powiedz, rok temu biegłeś? Nie, nie biegłem. Pierwszy raz, jeśli chodzi o bieg kujawek, to pierwszy raz. Pierwszy to raz. To nie są moje pierwsze biegi, na pewno. To nie są, ale wiesz, o co tu chodzi w tych biegach? No, znasz teren? Nie, byłeś, chcę, przebadałeś? Ja tutaj biegłem na 5 km, czyli można mieć jedną pętelkę. Czyli wiem. Znasz trasy, wiesz, że to jest nie ciężko. Klimaty, nie są klimaty, ale chcesz przebiec. Jaki czas byś chciał tam wykręcić? Fajnie by było, gdyby było poniżej 50. Poniżej ale 50, jest to, tak. Ale jest to problem. Ja jestem bardziej taki szosowy, można powiedzieć. Bardziej. No płasko wolisz. Tak, płasko. No mój największy sukces, no to maraton Orlen. Czyli to było ile? 2 tygodnie temu, tak? Tak, tak. No, tak. Jak masz na imię? Marcin. Marcin z Włocławka, trzymaj się. Widzę przypinanie numeru. Tak, tak. Czyli tak, widzę, że ty biegniesz. Tak, ja biegnę, ja tutaj wspieram. Trenę kibiców. A ty wspierasz. A kiedy będzie razem bieganie? A już niedługo. Jak treningi dojdą do skutku. A mam takie pytanie, to się wszystko tak przebija, ten cały tutaj. Tu jest chip wbudowany, tak? Tak, tak, i to ja już masz chip, aha, tak, dobra, wszystko okay. Jest załatwione. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Przybranowa. To gdzie to jest? Przybranowo, niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. Ogólnie. Aha, z tamtych stron. Tak, tam do okolicy. Który raz jesteś na biegu Kujawiaka? No, dopiero pierwszy. Pierwszy raz, jak masz na imię? Tak, Maciejewski Marek. Maciejewski Marek. Tak, nie liczę, Marek. Liczę na dobrą zabawę dzisiaj. Zabawę, Marek. Tak. A wiesz, co ciebie czeka tu w tym lesie? Tak, wiem, co mnie czeka. Ciężkie interwały. Czyli zdajesz sobie sprawę? Tak, ja wiem już. Ogólnie mam trochę doświadczenie w bieganiu, ale jeszcze tak bardziej dla siebie, a teraz zobaczyć, będę miał. Czyli jaki czas byś chciał tam zrobić, czy po prostu chcesz przebiec? Znaczy poniżej 4 dyszek, myślę, tak. Ach, nawet, no to dobrze. To bardzo fajnie. To bardzo fajnie. A ty jak masz na imię? Dorota. Dorota, kiedy? Sisters, kiedy będziesz biec? W następnym roku. Ja myślę, pamiętaj, to jest tu zanotowane, trzymajcie się. Beatko, numer masz 10, masz bardzo fajny numer. Startujesz w biegu głównym na pewno? Tak. Będziesz 10? Nie, na pewno nie, to jest mój drugi bieg. Twój drugi bieg? A, byłaś tak, na Run Toruń. Jak ci poszło tam? 56 minut, pierwszy raz byłam bardzo silna. Fajnie, sympatycznie, a dzisiaj co? A dzisiaj bym chciała tak utrzymać ten czas. Batka, skąd przyjechałaś? Gmina Świekatowo, za Świeciem. Ach, za Świecie masz! Gdzie to wyczytałaś, że tu biegną w lesie? Oglądam czasowca. A, no fajnie. Słuchaj, Batka, wiesz, co ciebie czeka dzisiaj? W tym lesie? Podobno piekło. Piekło było rok temu, bo było 28 stopni w cieniu. Boję się takich właśnie podbiegów. Interwały, no podbiegły, no cross, no typowy cross. Batka, ja myślę, że będzie dobrze, co? Trzymaj się. Witam cię, jak masz na imię? Monika. Monika, biegłaś dzisiaj? Tak. Który to był twój bieg? Pierwszy. Pierwszy bieg w ogóle? Mhm. W ogóle. I na jaki dystans dzisiaj było? Na 1200. Na 1200. Jak tam się uplasowałaś? Właśnie nie trenowałam, tylko pierwszy raz. Aha. Podobno kłopoty ze zdrowiem były i już postanowiłaś się rzucić tak na szerokie wody? Mhm. To tak trzymaj, pamiętaj, sport to zdrowie. Trzymajcie się. Widzę, że rozgrzewasz się. Jak dzisiaj? Bieg główny? Tak. Czyli co, za 45 minut startujemy? Tak. Który raz w Włocławku biegniesz? W zeszłym roku. Czyli byłaś, czyli ja już ci nie muszę mówić.
Wiesz o co chodzi, jaka, jakie piekło było, bo był upał. Ale fajnie było. No było fajnie, fajnie. Słuchaj, jaki czas robiłaś w tamtym roku? Godzinę. No nie, słuchaj, nie jest tak źle. Jak masz na imię? Izabela. Skąd jesteś? Iza, trzymaj się. A, z kolejarza, pozdrawiam. Widzę Rypin. Witam serdecznie. Słuchaj, Romuś. Tak. 31 bieg Kujawiaka. Już 31? Tak. Boże. Który twój jest? Widzisz? Widzisz, ile masz lat? Powiem który to jest twój? Tu drugi, Kujawiaka. Drugi teraz, a jak byłem młody i piękny. Dobra. To też biegłem, czyli myślę, że to dwa razy. W latach 80. Czyli to teraz to kiedy byłeś? Teraz w zeszłym roku i w poprzednim. Byłeś w zeszłym roku? Nie, w zeszłym nie. Nie, no. Dwa lata, w zeszłym nie byłem, tak. Czyli znasz teren i wiesz o co chodzi w tym biegu, co? Ciężki teren jest, tak. Ciężki, ale ty sobie dasz radę, co? Myślę. Jesteś? Ukończyłem teraz dwa maratony warszawskie. O, proszę. Czy jesteś przygotowany na takie crossowe bieganie? Nie, nie za bardzo właśnie. Bardziej wolę tak spokojnie po prostu po ulicy. Jaki czas tam zrobisz dzisiaj? Dzisiaj? No jak myślisz, pomimo, że będzie ciężko. Ja wiem, 45, 48. No dobra, życzę ci 44. Piątka, Romuś, do miłego. 40 minut przed startem. Powiecie, skąd przyjechaliście? Z Płocka. Z Płocka, tak widzę, tam pisze. Byliście w tamtym roku? Nie, tylko pierwszy raz. Pierwszy raz? A co was to nakłoniło, żeby wystartować? Chyba nie wiedza, bo nie wiedzieliśmy, że... Mnie tak się wydaje, mi się tak wydaje. Wiesz, co ciebie dziś tu czeka? Wiem, wiem. Zdajesz sobie sprawę? Przeżyję, jestem 65-latkiem, się nie boję. No i masz rację, ja ciebie popieram. Przyjechałem po dobre miejsce. Po dobre, to czyli jaki czas byś chciał zrobić? No nie wiem, nie wiem, po pierwszym okrążeniu mogę. Ale myślisz, że tam pudło byś chciał zahaczyć? Marzenie. No, Józef zwykle zahacza. Józef zahacza, czyli masz Józef na imię? Tak. Z tego już słyszałem i? Krzysztof. I Krzysiu z Płocka, trzymajcie się. No, trzymaj się, powodzenia. Serdecznie, Daniel, Bydgoszcz. I ty skąd jesteś? Zbyszek, Bydgoszcz. Też Zbyszek z Bydgoszczy. Pod drzewem, to kto tam? Ktoś od was się rozgrzewał z Bydgoszczy. Możliwe, że to kobieta tak. Jakaś. No. Zbyszek, powiedz jak dzisiaj. No dziś jestem po maratonie krakowskim i tutaj jest takie dobre rozgrzanie, teren. Ale znasz głupi. Teren, wiesz? Nie, jeszcze nie. Ale... Czyli co, nie biegłeś tu nigdy? Tu jeszcze nie biegłem, rozpoznanie walku. No Zbyniu. Na pewno to rozpoznać. Ja ci życzę dobrego. Będzie 69? No, muszę być. No, musisz zobaczyć. Daniel, powiedz. No ty jesteś tu, widzę, zaprawiony. Tam chyba to nie będzie dla ciebie ale tu... Ale Kujawiaka pierwszy raz biegnę. Ale pierwszy raz Kujawiaka, tak? Słyszałem Kujawiaku, że się dobrze biegnie, że ciężko, że, no, że ciężko, przełaj, fajnie. Ale no właśnie o to chodzi, żeby... W tamtym roku była masakra, było piekło, było 30 stopni prawie w cieniu. Ale najważniejsze wyzwanie. A dzisiaj fajnie wyzwanie. I... Myślę, że sobie poradzicie, co? Zobaczymy. Trzymajcie się, piątka. Widzę, że numer tu mu ładnie przypinasz. Tak pokaż jest. Jaki masz numer. 205. Skąd przyjechałeś? Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy przyjechałeś. Jak masz na imię? Maciek. Maciek. Na Rantoruń byłeś? Jeszcze nie. A dlaczego nie byłeś? Jeszcze nie, ale zamierzam. No na... Ale myślę, że na drugi rok się spotkamy, co? No, zdecydowanie. Na Kujawiaku byłeś rok temu? Też nie. Pierwszy raz, ale już będę teraz co roku. Wiesz, co dziś ciebie czeka? Nie. Nie mam pojęcia. Nie masz? Myślisz, że tu płasko jest? Jak myślisz? Myślę, że jest katastrofa może być. No to dobrze, tak. Myśl, jesteś na dobrym tropie. Jak masz na imię? Ola. Ola, pilnuj go, bo nie wie co go czeka. Trzymajcie się. Numer 15, co tam ustawiasz sobie? Nic. Ja, no mów, mów. Już teraz się przyznaj. Nie no, chcę dobiec. Może tak. Myślisz? To jest 31 bieg Kujawiaka. Który twój? Mój pierwszy. Ale który twój bieg Kujawiaka? No mój pierwszy. I twój pierwszy. Pierwszy bieg, ja dopiero teraz zaczynam. W ogóle zaczynasz biegać? Zaczynam. I tu zaczynasz? Tak. Od tego miejsca? Od tego miejsca. Od tego piekła? A dlaczego piekła? No nie wiem, nie znam trasy. Zobaczmy. Skąd jesteś? Z Wrocławka. Z Wrocławka i ty tej trasy nie znasz? Nie znam. To wiesz co, ja ci nie będę mówił, żyj w nieświadomości. Trzymaj się, pozna się na pewno za 30 minut. Trzymaj się. Widzę MTB, chyba pilot, co? Już wchodzę. Będziesz prowadził? Będę na końcu jechać. Czyli na końcu jedziesz? Będę zbierać tych, którzy nie przeżyją. Aha, i co, na ramy? Na ramy. Myślę, że da radę. Jak masz na imię? Wojtek. Wojtek. Jestem z Wrocławka. Z Wrocławka jestem. Chciałem pozdrowić moją mamę. Już jest pozdrowiona. Trzymaj się. W domu. A czemu została w domu? No, dzisiaj nie startuję. Trzymaj się. Monika! Witam Ciebie, widzisz? Dwa dni temu widzieliśmy się w Toruniu, spotkaliśmy się, byłaś u mnie,
A ja dzisiaj jestem u ciebie. No to pięknie. Fajnie, nie? Biegamy. Trasę znasz, co? Trasę znam, ta sama co w zeszłym roku. Aha, w zeszłym roku biegłaś, czyli w piekle byliśmy. Dwa lata temu. Nie, no ja byłem w tamtym roku. No. I powiedz, jaki tam czas zrobiłaś w ubiegłego roku? W ubiegłym roku 45. No fajnie, to ty kurde chodzisz jak brzytew, co? Zobaczymy, jak będzie. Moniczka, dzisiaj jak? Też dobrze. To powinno być lepiej. No powinno być lepiej. I powiedz, złamałaś na Rantoruń te 45? 44, widzisz? 16. A wiesz dlaczego? No. Bo ze mną rozmawiałaś. No, tak. Trzymaj się, Monia. Do zobaczenia. Myślisz, że przyniesie ci szczęście ta tak, kobieta? Tak jest. Który to jest twój bieg w ogóle na Kujawiaku, powiedz? Na Kujawiaku pierwszy. Pierwszy raz? W Bydgoszczy jestem do tego. I kto cię namówił na Kujawiaka? A sam się namówiłem. Tak. O, taki kozak jesteś? Tak. No to zobaczymy. No zobaczymy. Znasz trasę? Będzie dobrze, nie znam. Nie znasz. Nie. To poznasz ją. Nie będę cię straszył. Numer 216. Tak jest. Jaki czas byś chciał zrobić? Damian! Poniżej 50 minut. Poniżej 50. No to fajnie. Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz i powiedz. Mirka. Mirka. Kiedy będziemy biegać? Powiedz, Mirka. A nie, tylko przypinasz numery i numery. Mirka jeszcze trochę. Musisz jeszcze trochę, ale chyba się postarasz, co? Ale ci powiem jedno, od Kujawiaka nie zaczynaj. Cały czas ją namawiam. Zresztą, jak pobiegnie, to ci powie, co było. Trzymaj się. Dzięki. Nie ma wyjazdu. Widzę, rozgrzewasz się. Skąd jesteś? Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Jak masz na imię? Damian. Damian, jak dzisiaj będzie? Powiedz. Dobrze, podium. O! Musi być. W tamtym roku jak było? Bo też chyba biegłeś. Wygrałeś. I dzisiaj też? Trzeba. No i ja ci życzę tego. Trzymaj się za to. Powiedz, bo znów ciebie widzę, kurczę, ty masz zdrowie, numer 43. Daruś, biegłeś w ogóle, tu chciałem się zapytać, czy Kujawiaka biegłeś? Bardzo podoba mi się ta trasa. Aha, znasz trasę. Dla mnie cross jest czymś zupełnie innym niż jednak biegi po mieście. Ale wolisz, wolisz? Natura, przyroda, ciasno, trzeba tak pomyśleć no przy bieganiu. A pomyślałeś, czy, gdzie honoratka jest? Biegnie cały dzisiaj? Cały czas to kontroluję, biegnie, zaraz wybiegnie. Aha, będzie, Kowalską, także to czyli dziś zakozaczysz, Daruś, piątka, trzymaj się, to rozgrzewaj się, dobrze. Dzięki. Trzymaj się. Numer 11 widzę, 84, 163. Czy będzie te numery będą się zgadzać, co? Będą się zgadzały. Z klasyfikacją? Tak. Skąd przyjechałeś? Z Płocka. No, mam nadzieję, z Płocka, że... jak masz na imię? Piotrek. Biegłeś kiedyś tu? No nie. Dopiero amatorzy. Aha. Dopiero biegamy. I tu się rzuciłeś i tak, tu zaczynasz? Tak, zaczynamy. A wiesz co, tu jest za partyzantka? Ale wiesz co? W wojsku byłem, to się nie A, mówię. No komandos, w porządku. Ty też w wojsku byłeś, komandos? Nie, nie byłem w wojsku, pierwszy raz biegnę. Na Kujawiaku nie biegłeś. Nie będę ci mówił, jak tu jest. Pierwszy dzień. Pierwszy raz, mam nadzieję, że się nie będzie zgadzało z numerem. No ja myślę, ci tego życzę. Trzymajcie się, chłopaki. Cześć. Ty chcesz przewrócić ten samochód, co? Nie dam rady. No ale widzę, tu się porządnie zasadziłeś. Skąd przyjechałeś? Z Płocka. Z Płocka, tu was dużo z Płocka jest. Taki Płock jest rozbiegany, widzę. Nie, no, blisko jest. Jak masz na imię? Darek. Darek, biegłeś tu rok temu? Nie, pierwszy raz. A co ciebie skłoniło, żeby tu przyjechać? Na te góry? Odległość, blisko jest. Aha, blisko. Znasz teren, wiesz jak tu będzie dzisiaj? Nie. To się dowiesz. Ale spotkaliśmy się już kiedyś. Tak, gdzie? Oj, nie pamiętam, w tamtym roku. Możliwe, możliwe. Zaraz niech sobie przypomnę. Tu kto? O, tu widzę, biegli tak samo. Tyż biegłeś? Tak. Na jaki dystans? Na kilometr i 200. Aha, fajnie. To coś, przypomniałeś sobie? Kurczę, nie. No ale gdzieś tam byliśmy. Nie, w Płocku nie byłem, nie. Jaki czas dzisiaj? W Warszawie? Też nie byłem. Nawet turystycznie nie byłem w Warszawie. W Ciechanowie. Nie byłem w Ciechanowie. To nie wiem. No nieważne, na pewno gdzieś się widzieliśmy. Powiedz, jaki czas dzisiaj? Dzisiaj? No nie wiem, też poniżej 50 minut. Aha, poniżej, to tam będziesz nóżkami przebierał, co? Powodzenia, trzymaj się. Powiedz, jak smakuje ci ta pizza? Bardzo dobra. Super, a za bieganie kiedy się weźmiesz? Co? Cały czas biegam. Poważnie, siostra biegasz? Biegam. Trochę biegam. Sister, ty jesteś siostra? Jest. Skąd jesteś? Jak widać. Nie widać skąd? No nie widzę, pokaż, gdzie tu pisze, co tu pisze? Z Wrocławka! Ach, jesteś z Wrocławka, no ja ciebie nie znam, to się pytam, powiedz, jak gdzieś ci pójdzie. No mam zamiar skończyć się w godzinę. W godzinkę. W tamtym roku biegłaś z nami? Nie, 2 lata temu. Udało dwa się lata? W godzinkę. Aha, znasz trasę, wiesz jak to będzie, jak masz na imię? Paulina. Paulina i smacznie zajadająca? Karolina. Karolinka, trzymajcie się. Widzę, aha, to honoratka, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Powiedz, skąd jesteś? Z Kurzętnika. Gdzie to jest?
Nowe Miasto Lubawskie. Aha. Toruń-Olsztyn na trasie. Już zapraszam na 20 lipca na bieg. Pierwsza Kogucia Dycha oraz pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski w biegu na 100 metrów pod górę. Pod górę? Tak. To ile będzie pod górę? 100 metrów. Jaki? 100 metrów? Tak. Będą eliminacje, półfinały, finały. I co, ostra ta góra? Mocno. No, tak, bo kiedyś tam były rozgrywane biegi górskie i miał być mistrzostwo. No to jakie Polski czasy tam robią na te 100 metrów? Nie wiem. Normalnie będzie fotokomórka, więc czas do setnej sekundy będzie. No to tam... Biegłaś kiedyś na Kujawiaku? Tak, rok temu. Aha, rok temu, czyli wiesz, o co chodzi. Blisko Grunwaldu gdzieś ten urzędnik, no, nie? No, bliżej Góry Dyleskiej Grunwaldu. No, na aha, no, koło Góry Dyleskiej. No, tam by się tam przydało podbiec tą górę. No właśnie tą górę, to no, jest 100 metrów. No mniej więcej, ta jest taka... To ładny mi 100 metrów. To jest zamek i na tym zamku właśnie miała się odbyć ta bitwa pod Grunwaldem kiedyś. Tylko, że tam jest Wisła, Grbęca i się wróci. Honoratka, na... jak dzisiaj będzie, powiedz, bo Darek mówił, że tak, że on lubi takie tereny. Ja nie lubię, bo będzie ciasno, jest wąsko. Ciasno to będzie przez pewien okres, będzie później się rozwiązuje. Nie mogę się już więcej to rozebrać. Nic. No i... Ale dobiegniemy, nie? Skąd jesteś? Aha, ty już mówiłaś z tego kurzędnika, tak? Kurętnik. Kurętnik, trzymajcie się. Plasmik, widzę co tu, MTB dzisiaj będzie rozgrywane, czy, no ja nie, czy pilot ja niestety, jesteś? Ja niestety nie. Aha, ty nie? Który z was biegnie? Biegniesz? On biegnie, on biegnie, ja prowadzę. Pilot. Ty biegnie? Aha, ty pilot, ty prowadzisz. Ja w tamtym roku prowadziłeś? Nie. Tak. Też prowadziłeś. Tak, już czyli znasz teren? Znam teren, trasa jest ta sama co w poprzednim roku. I co, te balonki podejdą? Podejdą. Nie, bo... Ja i tak mam mniejszy tam hard. Aha, bo ty masz tam, tam trochę plaży będzie, nie? Troszkę, ale bez przesady. To co? Dobrze prowadź, trzymajcie się. Witam cię serdecznie, biegniesz dzisiaj? Nie, dzisiaj. Z tą kruszynką? Nie, dzisiaj jako kibic, dzisiaj nie biegniemy. Ojej, no ale w ogóle biegasz? W ogóle biegamy, tak, a dzisiaj wspieramy naszych. Skąd jesteście? Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Biegłaś kiedyś na Kujawiaku? Nie, na Kujawiaku nie biegłam, ale tutaj te pozostałe biegi w naszym województwie to jest bardziej, także czyli... obstawiam, dzisiaj tak wyszło. Ojej, no ale fajniutki, no daj mi go, co? Go zabiorę z sobą. Nie, ma takie możliwości. To pilnuj go, żeby ci nie zginął. Trzymaj się, jeszcze na imię masz powiedz. Marta. 18 minut do startu, numer 210, skąd przyjechałeś, powiedz. Stąd jestem, z Włocławka. Z Włocławka. Znasz teren? Znam. Widzę, że tu... Maraton zaliczyłeś. Zaliczyłem. Czyli uśmiech na twarzy, oczy zdrowe. Widzę, jak masz na imię? Gabriel. Gabriel i? Arek. Arek, a sobą jak? Pokaż oczy. Strach masz? No pokaż. W oczach. Pokaż, 79. Będzie 79? A ilu biegnie? No, zobaczysz. Z Włocławka jesteś? Tak. Czyli znasz teren. No nie znam właśnie. Ach nie, no to sięgnij okulary, pokaż. Pokaż oczy, czy masz strach w oczach. Mam. Nie, ty, ja ci powiem, trochę masz strachu. Ale lepiej, pamiętaj, trzymajcie się chłopaki. Na razie. Tylko serca mu nie przekuj, co? Skąd jesteście? Stąd, nawet mieszkamy. A z Włocławka, to ty wytrenowany jesteś tu na tych górkach. Bardzo. Wiesz, o co chodzi, który raz biegniesz? No ja biegnę aż pierwszy. Raz pierwszy. Raz pierwszy. A co z tobą? Powiedz, jak masz na imię przede wszystkim. Marta. Tak. Co z bieganiem u ciebie? Bardzo. Pilnuje mnie. Tak, ja muszę dwójkę dzieci pilnować. Synek bieg i córeczka. Ale jak dzieci dorosną, to co? No to chyba też się wyjdzie za bieganie, ale co? Ja też super bieganie jest. To fajnie. Trzymajcie, powodzenia. Cześć. Numer 144, skąd przyjechałeś? A stąd jestem akurat. Stąd jesteś. Daleko nie miałem. Który twój bieg? Kujawiaka? Kujawiaka. Drugi albo pierwszy. Drugi, czyli wiesz, o co chodzi. Tak. Jaki tam czas byś sobie wykręcił dzisiaj? Trudno mi powiedzieć, bo jest trasa trochę zmieniona i górzysta. Jest. Także... Czyli co, na lepsze czy na gorsze? Zawsze na lepsze. Zawsze... Chciałbym lepiej, ale nie wyjdzie. Czujesz, że tak nie wyjdzie. Tak. Żeby nie było gorzej. Jak masz na imię? Maciej. Maciej i? Michał. Michał, jak z tobą dzisiaj? Będziesz 45? Bo widzę, że numer taki nie, masz fajny. Nie, fajny numer, nie ale będziesz. Jest, aha. Nie. Z Włocławka jesteś? Tak, z Włocławka. Biegłeś? Biegłem. Jaki czas tam dzisiaj myślisz? No, jakieś 55 minut, chyba pobiegnę. Trzymajcie się. Dobrze. Powodzenia. Mieszałyśmy zaliczali bardzo często. Widzę, że narada. Skąd jesteście? Skąd jesteś? Z Wołomina. Skąd? Z Wołomina. Z Wołomina. Biegłaś Kujawiaka? Biegłaś. Dzisiaj? Tańczyć. Będziesz tańczyć? To ja wiem, tam na Piachach. Jaki czas byś chciała wykręcić? Nie wiem, bo to był pierwszy start, więc nie wiem. A dlaczego wybrałaś akurat Kujawiaka, powiedz? Tu generalnie jest teren ciężki, cross. Wiesz o tym? Przyjechał. To kolega był bardzo życzliwy, ci powiem. Bardzo, jak ma na imię kolega? Kazimierz Radomski. A ty? Ja
Ja Beata Moćko, kawerem Wołomin. Beatka, i jak masz na imię? Powiedz. Ja? No. Danusia. A ciebie kto namówił? Ja namówiłam kolegę Kazimierza. A ty namówiłaś? Biegłaś tu rok temu? W ogóle nie biegłaś? To fajnie. Trzymajcie. O, kolega, to co? Słuchaj, to ja... Co, nagrywasz coś? Słuchaj, słyszałem, że namówiłeś, tak? Tak, namówiłem. No, to szczery jesteś do bólu, widzę. Szczery do bólu jesteś. Trudno podobno. Aha, nie jest. Oj, ona... Ogarnę to. Ona cię przeklnie. Nawet mamy drużynę. Trzymaj. Tak? I co, drużynowo biegniecie też? Tak. Aha, klasyfikacja. 3000 chcemy być. To trzymajcie się razem, trzymajcie. Powiedz, skąd jesteś? W Łodzi. Z Łodzi. Wszyscy z Łodzi. Wszyscy? Wszyscy? Tak, wszyscy, dawaj. Ale co, rodzina? Rodzina czy nie? Przyjaciele. Rodzina, tak. Już niedługo. Rodzina, to jest już, rodzina, już niedługo, fajnie. Jak masz na imię? Asia. Kaśka. Asia. Aśka. Jak dzisiaj będzie, powiedz? Super będzie. Super, biegłaś w ogóle Kujawiaka? Tak, biegłam rok temu. A tańczyłaś Kujawiaka? Oczywiście. No, ty tań, a, widzę. Pokaż, pokaż, jak się tańczy Kujawiaka. No, widzisz. Widzisz, ładnie. A dzisiaj jak ci pójdzie na tych górkach? Myślę, że pozytywnie. Bawi się po prostu. Bawi się. Oczywiście. Tak w razie z czego... jego biegłam, Kujawiak się nazywa. Kujawiak. To jest nazwa. Kujawiak. To byłeś rok temu. Byliśmy. Kujawiak. Pamiętam ciebie. Fajnie. A tobie jak pójdzie, powiedz. Ja to zwykle bardzo dobrze. Biegłeś? Nie, nie wiem. Tu nie biegłeś? Nie, dwa dni temu w Toruniu byliśmy. Aha, Run Toruń. Tak. No. Jaki czas zrobiłeś, powiedz? 38-50. No, to dobry jesteś. A to dobry. A ty ile zrobiłaś? Ja ona nie biegła. Ach, nie biegłaś, ale na drugi rok przyjedziesz do nas. To na Run Toruń. Trzymajcie się. Ewa, powiedz, Kujawiak dzisiaj. Dzisiaj Kujawiak. Co to dla ciebie znaczy Kujawiak? Wyzwanie, jak go... wyzwania, tak myślałem. Będą. Tak, będą. A wiem, że nie lubisz góry. Nie przerzucę, najważniejsze. Nie, brońcie Boże, patrz pod siebie. Się nie przewracaj, bo nie opłaca. Ale co, w dyskomforcie będziesz biegła, nie? Szkoda. No, jaki czas tam byś miała, bo ty już tam masz kupę gór zaliczonych, także ty... Kupę nie, ale trochę. Ale jest, jest. Ewunia. Czas najlepszy, będę walczyć. Trzymaj, bo... Numer 187, jak masz na imię? Ania. Ania, który raz jesteś na Kujawiaku? Drogi, pamiętam cię ze swego roku. A, czyli biegłaś w tym piekle. Biegłam. I wróciłaś. Wróciłam. Ania, jaki czas dzisiaj będzie? Słaby. Z kim biegniesz? Z mężem. Mąż? Jaki czas? Nie wiem, no 40 minut to będzie dobrze. A nie zerwiesz? Słucham? A nie zerwiesz? W życiu. Nie? Co, razem biegniecie? Razem za rękę. A, dobrze, trzymaj się, dobrze robisz. Przed startem, skąd jesteś? Bratuszewo, gmina Kurzetnik, warmińsko-mazurskie. Aha, słyszałem gdzieś to. Jak masz na imię? Mariusz. Mariusz? Mariusz. Ten oszukuje. I co ty? Andrzej, WKB. Ale co, Andrzej, oszukujesz? Nie. Coś chyba nie. No tu pierwszy, co? Pierwsza trójka. Pokaż to nagranie. Tu czujki są, pamiętaj. Dalej. Thank you.
koło w tym okresie, ale tylko w tym okresie. I drive a Rolls Royce, 'cause he's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Cześć Kujawia! Cześć! Pozdrawiam Kujawia. Myślałaś, że będą takie górki? Nie. Ale już teraz wiesz, nie? Już gorzej nie będzie. Chociaż nigdy nie wiadomo. Lepiej biegać czy leżeć? Leżeć. Ja myślę, co? Czekaj, czekaj, na drugi rok biegniesz. Pamiętaj. Powiedz jak? Dobrze. Dobrze? Miło wszystko. Skąd jesteś? Wrocławka. Wrocławek. Tereny znasz? No to nie biegłem akurat. A widzisz, a wypadało, no, wypadało się przebiec tu, nie? Zobaczyć. No, chyba zacznę tu trenować. Tak myślisz, jak masz na imię? Przemek. Przemek, trenuj tylko tu. Co powiesz na trzecim kilometrze? Przyspieszmy. To przyspiesz. Nie, jest dobrze. Kto z kim tu biegnie? Narłoki. Patnika!
Żarłoku, cię nie poznałem. Faktycznie. Co jest z tymi żarłokami? Powiedz, jeszcze Lenika? Widać. Widać. No tłusta jesteś jak cholera. Lubimy się po prostu na rzecz. Trzymajcie się, żarłoki. Nie? Jak się biegnie? Mogę powiedzieć, żeby nie Nika, to chyba bym został, ale Nika trzymamy tu na duchu. Dobre tempo ma, biegnie się dobrze. W każdym razie lepiej niż w tamtym roku. Pomimo, że jestem gdzieś kontuzjowany po lantoru, ale chcę to chociaż ukończyć. Także pozdrawiam cały Toruń, a przede wszystkim Rantoruń. Trzymajcie się, poszedłem! Yo! Jak dziewczyny, co przygotowałyście? Wodę! Jak będziesz biegać, powiedz. A ty co się śmiejesz? Do roboty na drugi rok. Na drugi rok podmuchasz tu z nami? Podmucham! Ja myślę! Jak masz na imię? Krystyna! Krysia! Magdalena! Wypisujemy Kamilowi Narutowskiemu! Trzymajcie się! Pozdrawiam! Pozdrawiam. Również! Oklaski! Kibicujecie! Morsą! Pokaż morsy! Morskie morsy! Proszę! Biegną czy się kąpią? Biegną! Pobiegły to kąpią! Kąpią się zimą! Zimą? Nie wierzę, nie wierzę! To to, z kim biegniesz? Siostrą. Z siostrą. Siostra, który raz? Pierwszy. A brat? Trochę było. Było. Czyli wciągasz rodzinę. Tak, po kolei wszystko. W ten piękny sport. W przyszłym roku będzie brat, wiesz, co z nami biegł. O, wnuk, wszyscy będą biec. Dobra. Ciotkę, babkę, daj wszystkich. Jestem na Kujawiaku. Super. Maraton przebiegłaś? Tak. To górki. To czyli zaprawiona jesteś. No. W długim, wolnym. A wiedziałaś, co ciebie tu czeka? Wiedziałam. Wiedziałaś. Tak. Jak masz na imię? Jola. Jola, dobrze, że byłaś przygotowana. No. Powodzenia. Ja wiem, brawo, brawo. Oklaski oklaskami. Tobie dam spokój, tobie dyspensę. Jolka, a ty kiedy będziesz biec? Już biegnę. No, ja myślę, że na drugi rok się spotkamy, co? Skąd jesteście? Co, nic, co, nie biegasz? Biegam. Bo lubimy. Biegam, bo lubię, dla przyjemności. To ja cię widzę drugi rok tu, trzymajcie się. Jak się biega, powiedz? Trzymajcie się. No, plastmix, dawaj, dawaj. Te, widzę, widzę. Paśka, ty jesteś przyzwyczajona do gór. Dobrze ci idzie. No, plastmiksy! Dawaj, dziewczyny! Łapiemy oddech. No, troszkę trzeba.
Ale przyjemnie jest, nie? No, pogoda super. Super, jak podoba ci się? Rewelacja. Który raz jesteś na Kujawiaku? Pierwszy raz. Super, bardzo mi się podoba. I co, wrócisz? Na pewno przyjadę z Łodzi. Wrócisz? Z Łodzi, tak. No. Spróbuj przybiegnąć. Będziesz już wytrenował. Moglibyśmy teraz tutaj poprosić pana. Zasowiec. Medal masz drugi. Mam drugi. Gratuluję. Pan z Gniezna, który rozmawiał ze mną. Pan, który obszedł, maszerując granicę państwa polskiego, idąc po słupkach. Co mówisz? Trasa jaka? Super, super. Jaki czas zrobiłeś? 5 sekund. Aha, i podobało ci się. Bardzo się po raz który raz byłeś na Kujawiaku? Kujawiaku pierwszy raz. Wrócisz? Wrócę. Jak masz na imię? Krzysztof Kacprzek, Skutna. Trzymaj się, Skutna, przyjeżdżaj! 58. Leo Wojciech. I chwilę przerwy mamy. 52. Taborowska Malwina Poznań. Ale chciała to powinno być. No chyba. Organizacja biegów w Polsce ogólnodostępnych stała się aktualna. Od biegu Lechitu 1972. Numer 192. Powiedz, jak na trasie? Ciężko, tak jak ciężko. Czyli byłaś w zeszłym roku? Tak. Dziś było nieco lżej, lepsza pogoda. Tak. Także myślę, że jest okej, okay, nie? Okay. Małgorzata. I 176 Jarosław Rosołowski Mariusz. Teraz jest niesamowita wrzawa i doping. Ktoś z miejscowych tutaj. 153. Szafran Halina. A z numerem 7... Co Halina, wpłynęłaś! Prawda? Wpłynęłaś! A z numerem 9 Suchowski Mariusz. Rok temu chyba byłaś? Jak? Są postępy jakieś? Lepiej? Wszystko jest lepsze. Jedno zdanie i pogoda lepsza. I mnie tak się wydaje. Z roku na rok będzie ekstra. Czyli za rok będziesz. Objana różnymi zwycięstwami i medalami. Powiedz, ja widzę, że tak pijesz, numer 56, jak było na trasie? W tamtym roku biegłaś? Ale właśnie to wygląda bieg Kujawniaka tak. Za rok przyjedziesz? Nie wiem. Ale masz dużo czasu, 360 dni się zastanowisz, myślę, że podejmiesz decyzję właściwą. I powiedz, jak numer 58? Myśmy wszyscy startowali, od najmłodszego... Poważnie? Poważnie, no ten pan wygrał. No proszę. I co, przyjedziesz za rok? Przyjadę. Najtrudniejszy bieg, już tyle biegów. Fajnie się biegnie, tak. Ale taki terenowy to jeszcze... Ale przydaje się i na pewno zaprocentuje. Na pewno. Oj tak, pierwszy taki bieg w moim... Pomimo, że było ciężko, trasa ci się podobała. Trasa była bardzo ciężka, ale fajna, super. Czy pierwszy raz biegłeś taką trasę? Pierwszy raz. Fajnie. Góra, dół, fajnie. Dół. I to taka dobrze. Spora góra. Czyli dobrze się oszlifowałeś. Oj tak. Skąd jesteś? Z Łodzi. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. To jeszcze pozdrów kogoś szybciutko. No, pozdrawiam moją kochaną żonę, Ewelinę. O, Ewelinka! Ewelinka, kibic jesteś? No jeżdżę za nimi i kibicuję, tak. No biegłaś? Nie. A co? Kiki. Też wygrywa. Też wygrywasz? Fajnie, to widzę, sportowa rodzina. Bardzo mi się podoba, trzymajcie tak. Jak plastmiksy? Co jest? Co się dzieje? Był kryzys, powiedz. Tak. Na którym kilometrze? Na drugiej pętli. Całą pętlę. Całą pętlę, ale przeżyłaś. I na pewno to ci się przyda, wiesz? Zobaczymy. Się dobrze oszlifujesz, zaraz rozpoczniesz. Co, za rok będziesz pomimo takiej trasy? Oczywiście. Ja myślę. I plastmik. W tamtym roku chyba biegłeś, co za mną? Tak, tam się... W zeszłym roku prowadziłem. Ty mi gdzieś czy prowadziłeś? Byłem pilotem. Ale my gdzieś byliśmy, co? W Łubiance, gdzieś tam, Łubiance tam, pewno, to się pamiętam. Tak. Trzymajcie się. To co powiesz o dzisiejszej trasie, tam których biegłeś? Dzisiaj naprawdę było fajnie, dobra trasa. Fajnie, jaki czas miałeś? 58 minut, coś takiego. Fajnie, fajnie. 3 godziny, jest sympatycznie, sukces. Trzymaj się. No. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz? Ania. I? Jakub. Jakub, trzymajcie się. Spotkamy. Trzymaj się. Pozdrów szybciutko kogoś. Pozdrawiam wszystkich. Ciebie. Ukochaj ją, ukochaj, bo widzisz, że smutno jest jej. No. Umarła. Widzisz, ona dojdzie do siebie. Że tu narada, medal trzymasz? No szybko mu oddaj, szybko. No, chciałeś sobie powiesić, co? Kto biegł tylko? Ty biegłeś?
Ach, też. Wy co, rodzina czy... Tak, rodzina. Rodzina? I dopingowaliście? Pokaż, czyj to medal, załóż. Jaki tam czas zrobiłeś? 50 tam coś. A fajnie, skąd jesteś? Wrocławka. Z Wrocławka. I kto ci dopingował? Z kim przyjechałeś, powiedz? Żona, mama. Żona, jak masz na imię? Magda. Magda, mama, jak masz na imię? Janina. Janina i? Marysia. I? Piotr. I? Bartek. I skąd jesteście? Wrocławka. Pozdrawiam, trzymajcie się. Widzę grupa Plastmix, jak masz na imię? Ewka. Jacek. Jacek. Kacper. Jakub. Mateusz. Ania. I jak dzisiaj było? W porządku! Widzę medale, trzymacie w ręku. Biegliście? Tak. Poważnie biegłaś? Przyznaj się, bo mi się tak coś wierzyć. Kibicowałam. No, widzisz, bo ty mi za świeżo wyglądasz. Komu kibicowałaś? Wszystkim? To należy ci się. Skąd jesteś? Jak masz na imię? Gośka i? Trzymajcie się. 73. edycję. Widzę morsy kujawskie, tak Wrocławek. Jest, tak jest. I teraz powiedz mi, wolisz się kąpać w zimę, czy dzisiaj przebiec 5 km? No ja wolę się kąpać w zimę, poważnie? Ponieważ ja nie dam rady przebiec 5 km. Ja tutaj i wejdziesz do wody, do tej zimnej? No jasne. I gdzie wchodzicie? Wchodzimy na Czarnym Jeziorku, naszym lokalnym. Na jeziorku? I co, ty też się kąpiesz? Kąpię się, ale... I weszłaś do wody? I to jeszcze jak? Dziesiątki razy kąpiemy się, poważnie? Też w Bałtyku. Kąpaliśmy się w Kobrzegu w styczniu, a w lutym się kąpaliśmy w Mielnie. Jaka najniższa temperatura, powiedz? Na powietrzu, tak? A nie, minus 7. Czyli co, wody czy powietrza? Bo mnie powietrze. Minus 2 w Bałtyku, najniższa temperatura. Natomiast najniższa temperatura to na powietrzu to 15. Minus 17 było. Było minus 17. Minus 17 i wchodziliście do wody? Wychodzimy później. Mamy jakieś tam, powiedzmy, garderobę poklapaną, także ta garderoba później jest taka sztywa, że można postawić... Wierzę, wierzę. To słuchaj, to przypuśćmy dzisiaj, gdybyś miał wejść do wody, wchodzisz bez zastanowienia? Do jeziorka? Tak, oczywiście. To twardzieli. Fajnie. Jak masz na imię? Ela. Ela? Iwona. Ty też się kąpiesz, zimę? Cezary. Też, Cezary? Wchodzisz? Pokaż, żeś ty jeszcze mokry jesteś od tamtej zimy. Trzymajcie się. Cześć. I to są twardziele! Morsy kujawskie, Wrocławek! Powiedz mi, jak smakuje ta drożdżówka? Co to jest? Pizza dzisiaj? Tak, pizza. Jak tam przybiegłeś? Jaki czas? Ty tam dobry czas miałeś, a tam widzę z oczu, że dobry miałeś. Jaki miałeś? 30 ile? No mów, no bo ja tak ocenię, ja tak patrzę i tak... Jaki miałeś? 49. 49, ale dobrze ci z oczu patrzeć. Który raz jesteś? Trzeci. Trzeci raz, czyli wiedziałeś, jak ty. Kto ci kibicował? No, rodzina, córka. Rodzinka, córka, co? A córa, jak tam z bieganiem u ciebie? No, na razie... Ale co, przygotowujesz lekko? No, jak... Ja myślę, że tata cię wciągnie. Fajnie, jak masz na imię? Wojtek. Wojtek i? Maja. Skąd jesteście? Wrocławka. Pozdrawiam. Czy ma... Widzę piknik na całego, tak? Co, już przybiegł, czy jak? Kto tu biegł? Wszystkie dzieci, cała córka. Dzieci? A ktoś ze starszych też bieg? Nie, w tym roku nie. Nie, ale myślę, że co? Że na drugi rok się zabierzesz do roboty, co? Oczywiście. Skąd jesteś? Z Kalisza. Z Kalisza, jak masz na imię? Marta. W ogóle biegasz? Coś już próbujesz? Tak, z dziećmi trenuję. Aha, buty. 2 kilometry. Buty kupiłaś już sobie? Tak. No, proszę, widzisz, bardzo. Od butów trzeba zacząć. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Witam serdecznie, widzę, o, widzę pożywienie. Tak, widzę z pakietu startowego, tak, pijemy. Izotoniki. Kto tu biegł? Widzę, że ty biegłeś. Tak, biegłem. Skąd przyjechałeś? Z Torunia. Z Torunia przyjechałeś. Tak, Ran Toruń był? Powiedz. Był. Jaki czas był? 49,51. Aha, to sobie... przełamanie 50. To czyli radziłeś sobie, radziłeś. Jak tam w Toruniu trasa, kryzys był? Czy nie, jak? Nie, nie było. Nie, kryzys. Pasowało ci. Było, dobra. A co powiesz o dzisiejszej trasie? Ciężka. Kujawie, ciężka. Ostatni podbieg, masakra. Mhm. Spodziewałeś się tego? Czy po prostu przyjechałeś tak sobie turystycznie na Kujawy? Nie, dzisiaj turystycznie, bo jeszcze Bydgoszcz... Ale wiedziałeś, że będzie taka trasa ciężka? Tak, aha, byłeś przygotowany, tak, to tak, najważniejsze. Tak, tak. Sam biegasz z, w ogóle z rodziny? Nie, w hotelu. To znaczy, i, ja wiem, ma z rodziny. A to z kim, przyjechałeś? Żoną. Żoną? A żona? Powiedz, no bo tam żona... syn jak ma na imię? Jakub. Jakub, Jakub, no to jeszcze ma trochę czas na bieganie, bo nawet takich jeszcze butów nie ma dla niego. A żona jak ma na imię? Emilia. Emilia, co tam u ciebie? Sporty są jakieś w życiu? Przymierzam się. Ale jak już odchowasz, co? Tak, no tak myślę.
No może szybciej. Może szybciej. Podrzuć tam tyściowy i zabieganie. U nas miesiąc ze zdrowiem, może coś. No, się... trzymaj się, trzymajcie się. Dzięki. Się cieszysz na tą pizzę tak, co? Ta. Czyli się tak morduk naśmieje, ale zasłużyłeś. Jaki czas tam zrobiłeś? 51. 51? Ty też biegłeś? No to daj tacie ugryźć. No daj, no daj mu, nie, daj mu. No, czy tata zjadł? Nie, nie. Aha, nie. Napiłeś się, wszystko w porządku, kryzys był na trasie? Dobrze. Był taki moment. Powiedz, który najgorszy moment twój był? Który? No. Na 5 kilometrze. Na 5, czyli na połówce, za bufetem znaczy, tu? To jest ten mocny zbieg po piasku. Ja wiem, ach, plaża, płyty. Plaża. Skąd tak, jesteście? Tak, tak. Z Aleksandra Bakujewskiego. Trzymajcie się. Na motrasie. Czy ty wiedziałeś, że będzie taka trasa? Nie, nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? Pokaż twój numer, bo numer masz fajny. Fajny. Jaki czas zrobiłeś? 55-17. 55, no to fajnie, fajnie. To jest mój pierwszy bieg, nie wiedziałem, że będzie... Czyli dostałeś chrzest. Tak, Piotr. Taki dobry chrzest. Dobry chrzest, dobrze się oszlifowałeś, się na pewno przyda. Na pewno nie będziesz tego żałował. Mam nadzieję. Wrócisz za rok? Mam nadzieję, oczywiście. No. Tylko zdrowie pozwoli. Skąd jesteś? Z Włocławka. Z Włocławka. Trzymaj się, powodzenia. Gdzieś poszło, bo widzę, że tak bananki zajadasz. Jak ci tam poszło dzisiaj? Poszło średnio, można powiedzieć. Średnio. Trudna trasa trochę, nie byłem przygotowany. No trudna, słuchaj, tu jest trudna. Pamiętasz, jak przyjeżdżasz na Kujawy, że tu jest ciężko. Ty wiedziałeś o tym, że tu po górkach się biega? No to jesteś, no co, nie mogłeś sobie przyjść i pobiegać sobie w niedzielę po kościele? Ale nie stąd, nie stąd. A, nie stąd. A, to jest Gniewkowa. Tam bliżej Torunia. Tam nie ma takich góry. Są, u nas w lesie są góry. Są, takie, są, takie też takie? Tylko, można akurat, wybrać, można sobie wybrać. Nie robimy tras po górach, jeżeli chodzi o biegi uliczne. Robimy na orientację kiedyś, nie? Ale teraz... Jakiś kryzys miałeś? Na trasie? No, ale na samym już końcówce, ale tak generalnie... Aha, to a Rantorun jak ci poszedł, bo to plasko? Tam poszło mi w miarę moich możliwości, 50 minut. Także... Wrócicie za rok? Jasne. Pozdrawiam, trzymajcie. Stoisz? Powiedz, biegłaś dzisiaj? Nie. A widzę, że nie. Świeżo wyglądasz, ładnie tak było. A kto biegł? Kolega. Kolega biegł i jak tam się spisał ci? Dobrze. A ty w ogóle jak u ciebie z bieganiem? Ja nie biegam. Co, na drugi rok spróbujemy? Nie wiem, zobaczymy. A w ogóle jakieś sporty, coś tam? Rowerek? Jaki MTB, szosa? Nie, jeżdżę tak sobie. Aha, w ogóle, czyli turystycznie sobie jeździsz, tu ptaszek, tam słoneczko sobie podziwiasz, jeziorek. Fajnie, skąd jesteś? Z Płocka. Z Płocka? Pozdrów kogoś szybciutko. Wszystkich z Płocka. Jak masz na imię? Sylwia. Trzymaj się, Sylwia. Cześć, słuchaj, powiedz, jak trasa dzisiaj? Okropna. Okropna, ale co, spodziewałaś się? Nie. Jak masz na imię? Danusia, mówiłam już. Danusia, fajnie, bo wiesz, bo ja zapominam, bo was tu tylu jest. Ilu startowało? Nie, ja mam poniżej godziny na dychę, a teraz miałam godzinę 15. A startowałaś tu w ogóle na Kujawiaku? I co, jak? Smakuje teraz, co? Patrz, uciekł mi ten twój gość, to pozdrów go ode mnie, od czasowca. Trzymaj. Dziękuję, numer 228 po takim biegu. Pizza? Średnio, bo brzuch mnie boli, więc... A przed biegiem też cię bolał? Nie, czyli teraz. Czyli co, za dużo jedzenia, więcej biegania. Jak ci poszło, powiedz? No, 55 minut. Ale zadowolona jesteś? No poniżej godzinki w takim terenie, nie? To jest wcale nieźle. No, w porównaniu do tego, co było 2 dni temu właśnie. W Toruniu, to... No jeszcze, no a Rantoruń też biegłaś, tak? No i teraz Łubianka i potem Bydgoszcz. No mówię, fajnie. Jak masz na imię? Agnieszka. Skąd jesteś, Agnieszka? Z Bydgoszcz. Trzymaj się. Pozdrawiam Bydgoszcz. Do zobaczenia w Łubiance. Nie, w Łubiance nie. Nie będę. Powiedz, biegłaś? Nie. A, bo za świeżo wyglądasz, co? A kiedy będziesz biegać? Jak tam u ciebie sportem jest? Dobrze. A kto dziś biegł od ciebie? Mąż. Mąż, powiedz, jak tam ci poszło dzisiaj? To się okaże. Zadowolony jesteś? Ile tam? Według ciebie czas jaki? 45 minut. No, to nieźle, no, po tych góreczkach. Który raz byłeś u nas? Pierwszy. Jak masz na imię? Piotr. I? Sylwia. Skąd jesteście? Ostrowiec. Trzymajcie się.
Teraz nic. Jak tam się biegło? Dobrze. Powiedz, jak? Pizza ma wzięcie dzisiaj? No jasne. Najlepsza pizza w mieście. Sama robiłaś ją? No ja myślę. No, ja myślę. Jak? Smakuje? Ty możesz jeść do oporu. Dwie mu daj takie tabliczki. Nie dasz rady? Że przytyje. Że przytyje? Że przytyje. A, tu nie ma co przytyć. Możesz jeść, śmiało. Całego świniaka możesz. Właśnie tak i mówią, że jak, no, jak przytyć, możesz. To teraz muszę jeść pusty. No, takie proszę robią, bardzo. Nie? Żeby dojść do jakiejś wagi, żeby nawet tłuste jeść. A, widzę żarłoki, ale was dostałem. To faktycznie ta nazwa pasuje do was. Ty też, Bartek, żarłoki jesteś? Tak, ale tylko wege. Widzę żarłoki. Jak smakuje po takim biegunika? Ile tam wykręciłaś? Godzinę i 800, tak? Aha, coś godzinkę. Ale fajnie było, co? Zajebiście, nie? Aśka, jak tam? Bo ja widzę, taka smutna na trasie byłaś. Co, łzy cię leciały? Co tam było, co? Tak smuciutko, co? Jaki czas tam zrobiłaś? Tam przed niejką przybiegłaś chyba, nie? No, aha. Ale słuchaj, Aśka, przecież wiem, że ty tam w tych górach wysokich biegałaś. To tu dla siebie powinno być płasko. Nie mogę teraz. Jednak trochę. Ale co, zadowoleni z siebie? Bardzo. Bartek, zadowolony? Rewelacyjnie. Spotykamy się za rok, co? Oczywiście. Pozdrów kogoś, Bartuś, jeszcze. Pozdrawiam wszystkich was. Wszystkich was, a my was. Trzymajcie się, dzieciaki. Cześć. I co, tak patrzysz, jak ta kawa ci naleci, co? Długo. Kawa leci niż on biega. Ja widzę. Jaki czas robiłeś tam? No, coś poniżej chyba godziny. Aha, zadowolony jesteś z siebie? Kawa będzie ci smakować? Dzień po maratonie to chyba nie. A, no jasne. Kawa smakuje, co? O, pokaż. Ej, smacznego. Dzięki. Monika, krótko, jak trasa dzisiaj? Trasa ciężka. Ciężka. Który raz biegłaś? Trzeci. Ja miałam trzeci. Jaki zrobiłaś czas? Czas nie wiem, byłam długa. O, czyli staniesz na pudle, bo koronacja będzie dopiero. Będzie. Fajnie, cieszę się, trzymaj się. Trzymaj się, czynę pudło. Trzecia byłaś w swojej kategorii? Już byłaś na pudle, czy dopiero będzie stać? Nie, będzie. Teraz, no, gdzie masz numer swój? Już nie masz. Nie, zostawiłam. Tak. Zjadłaś pizzę? No. Bardzo dobrze, ponieważ gdybyśmy procentowo zebrali wszystkie biegi, chociaż nie te, które są na kalendarzu polskiego stowarzyszenia biegów, bo ten kalendarz się różni od kalendarza, który jest na stronach internetowych, na maratonach polskich. Na maratonach polskich jest jeszcze raz tyle, którzy są wewnętrznym, którzy tam są zdjęcia swoje, na przykład zawodnik tutaj na który reprezentuje Rynki, pan trener, prywatny mój kolega od kilka lat, prawda? Powiedzieliśmy, on jest młodszy ode mnie, ale to nieprawda. Bartosz Kryskę i miejsce pierwsze Zbigniew Górczyński. Zbigniew Górczyński reprezentuje pamiątki, Bartosz Kryskę. Białe Wołota na Czerwinie i Damian Piernikowski na miejscu trzecim w Włocławskim Grób Biegacza. No proszę, panowie na miejscu pierwszym i drugim bardzo chętnie rozmawiali z nami przed biegiem, kiedy jeszcze przygotowywali się, rozgrzewali się i mówili, nie, absolutnie, to kto inny będzie faworytem. Proszę bardzo.
M6 będzie mi bardzo miło. Znowu będę miał 5 minut wydatności. Proszę mi wybaczyć. M6. Jak ten czas się poleci. Dębkowski Ryszard, Torun, na miejscu trzecim. Na miejscu drugim Piekun Stefan, Płocki. Gratuluję, stary wężu! Zwycięzcą tej kategorii jest mój serdeczny przyjaciel z tras biegowych. Bardzo, bardzo często sytuacja była tego rodzaju jak tutaj. Na miejscu pierwszym Kosowski Janusz. Janusz reprezentuje Akademię Warmińsko-Mazurską, Klub Biegowy. Nieważne, Akademię też. Amatorski Klub Maradończyka. Było to bardzo fajne. Biegowy teraz przedstawię drugiego. A drugi nazywa się już pani, która zaczyna kategorię mastersów. Jak warto było przyjechać? Jak sobie? Dziękuję bardzo. Tu się poznało z moim mężem. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że to była kategoria klasyczna. Honoratka, jak ci poszło? Widzisz, że Unia. Jeszcze poczekajcie na porozmawiamy. I to teraz ona Izabela, która wygrała to się dzieje. Zalewski.
Pawłowska i Gustawa Józefa. Ale nakosiłaś dzisiaj. Najwyżej Monika, niżej Marta i Kamila na miejscu trzecim, a nie ma Marty na miejscu drugim. Wielkie brawa, zapraszam przedstawicieli szkół na podium. Bye.
na sam tu swój koniec ma. Nim się urwie film, zanim sięgniemy dna. Nie rób scen, oddaj klucz, naprawdę szkoda łez. Nie kocham cię już. Nie wiem sam, czy mnie myli słuch. Pierwszy raz słyszę z twoich ust. Będzie piekło. Będzie piekło, baby. 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 Jeszcze nikt nie dał mi tylu zmarnowanych dni. Jeszcze nikt aż do dziś tyle mi nie napsuł krwi. Jeszcze nikt nie mówił do mnie tak jak ty. Jak ty. Chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. Czarna muza dla niej całym światem. Najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem. Szybko i mocno ona tak chce żyć. O, chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, baby.
Send you all my love and every single.